co to daje, jak się usunie, słuchajcie, te shadery z tego pliku? Podobno nie mieli tak w pamięci. Mhm. Ale kurwa mnie minęła, ja pierdolę. Uhuhu. Mówicie, co tam mamy Sukumi wszędzie? Jaki tam takan jest na Sukumi? No właśnie, na nim próbuję lądować. Bez niczego, znaczy bez żadnych przyrządów. Zaraz podpowiedzieć ci. Nie no, spoko, chyba dam radę. Coś tam raz przez siebie widzę. Nie, o tak, no co sprawdzę teraz. Alright. Nie, tam mi tam taka specjalnie nie pomoże. Nawet gdyby mi działał, to i tak mi nic nie dał, bo nic mi nie działa po prostu. Nie ma taka. Jak przyjęli, to powinien być. Na jedynce siedzicie? Mhm, tak jest. Trzeba dać dychnąć wentylatorowi, także też nie na jedynkę w takim razie. Wentylatorowi. Po Marianach to, to kurde się nieźle narobi. Nawet nie wiem, czym się podwozie otworzyło. Kręci, kręci i nie wchodzi. Bez sensu. Mikrofon activated. Na senatu mówicie, tak? Siedzicie panel. Sukumi. Mikrofon muted. Wczoraj chłopacy śmigłowcami je całe załatwili i przejęli. User joined your channel. Dobry. Hello. Co tam? Hey. Co tam, emeryci? Chyba bardziej renciści. Chyba tak. Też może być. Sound muted. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Okej, okay, zaczynamy odpalanie. Będę używał tego. Sobie profil tylko jeszcze załączę. To teraz zaczynamy od baterii. Inwerter. Zmienia napięcie. No, potrzebne do bazy silników.
APU start. Wskaźnik APU 100%, ok. Generator, sorry. Tak, możemy sobie dalej wyłączyć. Jakby co? Ok, możemy odpalać silniki. O, przepustnica na idle. Poszła. W międzyczasie radyjka. Raz, dwa, trzy na TR. Mam częstotliwość. Światełka to musimy sobie klawisz przypisać, bo w kabinie tego nie ma. Anti-collision, jeżeli się ten przełącznik załączy, to jest ok. Dobra, teraz możemy włączyć sobie komputery nawigacyjne, CD USM na on i 2, 3, na test, ok. Przestałem częstotliwość, jakieś pierdoły już lecą. Zakres, tu mam zmienione, tak? Mam, widzicie, na żółto, na czarno. Dobra, odpalamy drugi silnik. Ja to podbindowane mam pod, na joya także. JAW to są te wspomaganie sterowania. Wszystkie cztery przełączniki. Jak tu już jesteśmy, to taxi, light, taxi, anti-sky, górka. Wykonuje się nam test. Dobrze. W międzyczasie LDF. LDI. Tak. Paliwo na INT. Odbezpieczamy na wskaźnik sztucznego horyzontu. Ustawiamy go oczywiście. Wskaźnik silników. Obroty ładnie rosną. Temperatura jest OK. Jest OK. Kończymy test. Przełóż do góry. Możemy zamknąć kabinkę. Ctrl C, lewy. Generator APU na off. I samo APU też na off. OK, podgrzewanie rurki pitota, zabezpieczamy kabinę, światełka w kabinie, mamy dzień, ale możemy sobie też poustawiać co nieco. Włącznik skorpiona, czyli celownik hełmowy, ale możemy sobie też przekręcić. Już wiem, tak to mój kanał nadaje. Dobra, to zależy szybko. Teraz tak, padł uzbrojenia. Menu. Oczywiście stop. Dobrze się zalogujemy do... Nie włączyłem sobie. Tak. Serwer. Pierwszy hands. Connect. I włączę sobie lewy Ctrl Shift Escape. Zmieniamy sobie tutaj overlaya z SLS-a. Dobra, teraz tak. Barometrycznym ustawiamy na 0. Palem zgryjemy, teraz tak. Grand Crew F5. Reality Full. Cyk.
Wybieramy sobie skóreczkę. Wybieramy sobie już z pozycji. Tutaj macie wybrane pozycje. Mam ustawione, pokażę to przyszłych tych skinach, jak to się ustawia. Żeby sobie już nie kombinować. Trochę za dużo. Na początek nie za dużo. Tu masa jest przekroczona. Zdejmuję działko, bo nie używam. Już jest dużo mniej. Można zdjąć też trochę paliwa, żeby był jeszcze lżejsza maszyna. Daje mi się przebiłej. Także ona trochę paliwa nam teraz zdejmie. W międzyczasie panel lewy CDU. Ja się coś przestawiło. Pokażę prawie. Tak. Dobra, CDU. Alignment się jeszcze robi. Widzicie, tam cyfry tutaj biegają, także na razie musimy to zostawić w spokoju. Jak nie wiem, dlaczego mi się to przestawiało, to wszystko miałem dobrze. Teraz widzę, że mam źle. Dobra, wyłączę sobie tą informację. ATC, Exit, Other, MWS, Picture Weapons, Message Off. Ok, czy mi się wyświetlało. Coś tu się spędziło. Sety mi się zmieniły. Czy to nie ma? Dobra, najmniej zrobiony. Mamy ten. RCK kasujemy. Przełączamy na NAV i włączamy EGI. Od razu włączamy komputer. Znaczy ten Engage Autopilot. Zaskoczy, jest wszystko ok. Czekamy, aż nam się uzbrojenie załaduje. Run complete. Ok, przechodzimy na load. Wciskamy DSMS. Kropki znikną, za chwilę się pojawią. Już się pojawiły. To jest trójka. Ustawimy sobie teraz na trójeczkę. Przybliżymy ten obraz, otworzymy kabinę, żeby na to nie świeciło. Zabezpieczone, nie otworzymy. Teraz otworzymy. Trójka, lewy aut i zero. Teraz ustawimy drugą pozycję. Jak się skasowało, to trzeba poprzestawiać to. Snap view. Bardzo fajna sprawa. Tego użyłem. Teraz przejdź tu. Tak, ustawiam sobie najpierw obraz. Wciskam ten klawisz, co chcę ustawić. Widzicie, tu jest tak. Chcemy to zmienić. Nie pamiętam, gdzie było przesunięcie. Na dołu i tu bliżej. Teraz patrzymy tak i wciskamy lewy, prawy alt i 0 na numerycznej. O, widzicie, już tam obraz wyrównam. Teraz przełączę na prawy, na lewy. Tak? Jeszcze tu komputer pokładowy nawigacyjny, tu jest też skopany. Teraz musimy przejść do niego. Przybliżyć. To jest ciężko tak utrzymać, ale i cyk. Dobra, wychodzimy, sprawdzamy. No niestety źle. Nie zapisał się. No i ponawiamy tą opcję.
Teraz się zapisał, widzicie? Teraz to jeszcze razu. Taka i... Lewy out. Gra. Tu mamy bez, tu mamy z. OK. Dobra, możemy wrócić. Sound resumed. Teraz tak. Sound muted. Proste ustawienie. Włączamy TGP, czy mamy założonego, założyliśmy go sobie tutaj. Może ja na razie wyłączę ten. OK, DMS left długo, 2 sekundy, włącza się na homowy. Przytrzymam DMS left, włącza się. Widzicie, że nie musimy używać przełącznika. Dobra, DMS. Mamy załadowane. Przełączamy się na panel DMS. Mamy wybrane zbrojenie, tak? Najpierw musimy stworzyć profile. Czyli GB12, view profil. Tryb zrzutu. CCIP to jest lot drukowy, CCRP to jest lot poziomy. Change setting. Ustawiamy laser time, czyli czas załączenia lasera przed impaktem i auto laser off. Przeważnie ustawiam na 18 tutaj ten czas. Coś było wpisane, że on to trzeba tutaj sklirować. Jeszcze raz wpisujemy 18. Tak? Laser. Time. Dobra, sprawdzimy na tym panelu, co się dzieje. Jaki błąd jest. Control. Evo point. Ok, tu zaraz pokażę, co tu zrobić. 1.8. 1.5 tak wpisałem. Coś tu nie. Input error. OK, jest 1.8. Auto lazy go. I teraz wciskamy save. My zwykle nie musimy stawiać. APK WS-ów też nie. Przechodzimy z powrotem na start. I teraz musimy kod lasera pozmieniać. Czyli wciskamy invert. Wciskamy prąd, gdzie chcemy zmienić. I jeszcze raz invite start, czyli piąty, dwa razy trzeci. Wpisujemy kod lasera. Coś jest... Aha, była funkcja wciśnięta, widzicie? 1.5.1.1, ja taki używam. I load. To samo powtarzamy do następnych, tak? Tu nam się wpisuje, widzicie? I load. Tak samo do APKWS-ów. Wszystkie, co wymagają lasera. I load. I jeszcze GW12. Tu mamy i load. OK, przy okazji tutaj TGP już jest rozgrzane, załączone. Wciskamy pierwszy przycisk od góry i to samo, 1.5, 1.1. I załadujemy go tutaj. Widzicie? Ta funkcja służy do wyszukiwania lasera, jeżeli ktoś inny nam będzie świecił. Dobra, wychodzimy. Przechodzimy na mebryki, są wyłączone, widzicie? Dobra, DSMS, mebryk. Ważna funkcja EOOF, czyli rozgrzewamy mebryki. Przechodzimy na mapę, bierzemy sobie. To jest. Ja zawsze trochę sobie ściemniam, tak? Mapę. W tryb SOI przechodzimy na mapę. Czyli domyślnie to jest, już pokazuję. Adjust Control. Tu mamy HOTAS, KULI, SWITCH LEFT. Kuli switch right, to jest prawy i lewy. Kuli switch down i kuli switch up, to jest up jest hard, a down jest na homoku. Zobaczcie. Przytrzymuję, pach, tu mam. Teraz daję down, up,
pojawił się tutaj diamencik na hadzie. Widzicie? I podobnie teraz odpalimy sobie. Na hełmowy i dał diamencik przy hełmowym. Widzicie, i teraz mogę tym kursorem pojeździć. Cała rozgrywka. Dobra, przechodzimy teraz tutaj. DMS up dał tryb mapy, czyli przełączanie mapy, przybliżanie i tak dalej. To jest, już pokazuję. Hotas DFS, widzicie? Do góry, na dół. Half forward. Anti hold, domyślnie. O, mapa. 10, od 10 do 160 w prawym górnym rogu. Tak, przechodzimy znowu na ten i teraz macie przybliżanie, oddalanie. Oczywiście muszę podnieść kamerę. Przybliżanie, oddalanie, przybliżanie, oddalanie i duży zoom, już pokazuję. China forward, China half forward, widzicie ten przycisk, to jest duży zoom. Tak samo działa na Maverickach, jedno ciśnięcie jest duży zoom, drugie puszczenie. I ta sama funkcja służy do naprowadzania na cel, czyli jakby zrzucania z waypointu na cel. Ok, dobra, zamkniemy sobie owiewkę. Uzbrojenie mamy założone. Oczywiście tutaj wracamy. Vitor. Jeszcze w ustawieniach to jest tak, latch on. Tu jest rodzaj wyświetlania danych. Latch on, latch off to jest ręczne sterowanie laserem. Latch on to znaczy, że 1-10 przycisku i o ile dobrze pamiętam, to jest insert. Ten, co włącza się sterowanie kółek przednie. Jedno naciśnięcie powoduje to, że laser będzie odpalony, cały czas będzie świecił. Drugie naciśnięcie gasi go. Jeżeli jest latch off, to musimy przytrzymywać ten przycisk, żeby to zadziałało. Tak samo tutaj, to właśnie służy do sterowania tym laserem. Ok, to by było na tyle z tej racji. Teraz tak, klapy. Możemy sobie tu ręcznie klapy. Ja mam przepisane oczywiście, jak mógł nie być, tak? Czyli naciskamy klapę w pozycji na 5, na 10, wtedy macie od 0, 10, 20, zobaczcie, to jest full wychylenie, 30 już nie ma, nie wiem po co to wskaźnik. Na zielone pole do startu, tak? A teraz tak, RWR, wskaźnik RWR, znaczka RWR. OK, czyli tu mamy EW. Wszystkie przełączniki dajemy do góry. I raz, dwa, trzy. Czyli na semi-auto, nie na auto. I już nam się cele pokazane. Górny panel. Mamy ilość chaff i flar. Permery to jest tylko cele, które nam zagrażają. Separacja, widzicie, jak rozwaliło nam cele tutaj. Także to możecie to używać, tych ja tu latam na tym przy większym zagrożeniu. Oczywiście może tu mamy programy, które przeskakujemy nimi, tak? WC, to jest tabela do programu, ale jest jeden myk lepszy. Wystarczy wcisnąć list do góry raz prawym i kliknąć któryś z tych, ile chcemy tutaj flag dołożyć sobie, na przykład dwie. Cyk, cykle, po co 10 ma wyrzucać, 10 razy po dwie i dwie. A to zmniejszam sobie do 5 i zapisuję red. I już mam zapisane. W każdej chwili możecie to sobie zmienić. Ilość larcza i ilość oczywiście i ilość cykli, tak? Radyjko. Teraz tak, radio. Stawianie główne radio. Dolne pasmo i dolne pasmo, środkowe tak jakby średnie i wysokie pasmo. To nam będzie pikać, że możemy sobie to po prostu dać na standby. Na standby powinno. Tak, na standby też być. Przechodzimy na mapę. Wciskamy na górze, mamy. Widzicie, tu jest. Tam gdzie myszka stoi, tam jest nadal mapy. Tu. Ten przycisk daje nam centrowanie do nas, naszego obiektu.
zjeżdżamy sobie. Jesteśmy, nasze położenie na lotnisku. To jest tutaj. Wciskamy tak i mamy arrival data, czyli dane dotyczące lotniska. Tak, 31. Tu mamy częstotliwość 261, widzicie. Pas 9 i tak dalej, nie? Dobra, wchodzimy do kabiny. Ustawiamy sobie na wysokie, czyli 261. Przerzucamy pomyślnie, żeby tu nam gwiazdka się nastąpiła i robimy radio check. Radio check. Że ktoś jest na lotnisku, powinien nam odpowiedzieć. 5 na 5. Taka jest prawidłowa kolejność. Czyli my robimy radio check, ktoś inny nam odpowiada 5 na 5. My to samo odpowiadamy tej osobie. Czyli jest sprawdzona komunikacja tam i z powrotem na radio. Dobra, teraz taka. Jeszcze raz spojrzymy na mapę. Tak, Takan mamy 31 X-ray. TSK to jest w tym. TSK jest nadawane alfabetem Morsa. 31X, czyli przechodzimy na Takan. Ustawiamy sobie kręcąc pokrętłami. 31X ustawiony i dajemy na transmit receive. Tutaj. OK. Teraz po odpaleniu Takana widzicie, już wyszukał go. Podobnie z ILS. Wyłączony, włączony. Musimy sprawdzić teraz znowu na mapę. Tak, sprawdzamy ILS-a 108,90. OK. Wchodzimy na ILS 108,95, czyli że trzeba tutaj pokręcić na 90 i dać na ON. To jest taki mały ten wskaźnik, ale go widać, nie? Także można, widzicie, tą kreseczkę zasłoniło, nie? Lekko. OK. Teraz włączając go, widzicie, jest OK, działa. Ten wskaźnik tu się pojawił. Oczywiście tu trzeba przełączyć ten metalowy przełącznik w drugą stronę. To jest ogólne sprawdzenie, czy w ogóle system działa. Wyłączamy to. Teraz tak, bearing do pasa. Co jest ważne, jeżeli będziemy chcieli już lądować na tym pasie, w prosty sposób możemy to sprawdzić. Piąty, ostatni przełącznik, show rower, tak? Prawym myszy przytrzymujemy, ciągniemy wzdłuż pasa, wzdłuż linii pasa i lewym przyciskamy i puszczamy, znaczy prawym, sorry. Mamy 94, ale że jest, to jest true, a magnetyczny jest o 6 mniej, no to będzie 94, 6 tak mniej więcej, to będzie 89, 88, tak? Czyli tu ustawiamy sobie plus na 88, przytrzymujemy, ściągniemy, możemy w bok to szybciej nam tu, widzicie? O, 80, gdzieś 7, 8, tak. Jeszcze sprawdzę, to jest Senaki. Ja mam tutaj spisy takie ogólne ze wszystkich lotnisk. Też przy okazji tego to mogę zamieścić, jeśli bym chciał. Za 6,1 89 kurs do pasa. No mówię, to jest przesunięcie 1 albo 2 stopnie, to jest roleczko, może sobie o 89 ustawić. Mniej więcej. OK. Sprawdzamy systemy. Nurka pilota załączona. Komputer pokładowy, można go przełączyć już na waypoint. OK, dobra. Teraz tak, może wyjedziemy przed ten kółko, czyli insert. Musimy odpalić. Zaświeciło nam się, tu widzicie. I kręcąc radarem, maszyna nam się rusza. Łatwo stwierdzić, że jest kółko załączone. Jest już włączony. Dobra, wyjedziemy troszkę. Możemy wyjechać, bo musimy lądować tego. Czyli do pasa 9, tak? Dobra, stoimy. Teraz chcę wam pokazać operację sterowania. Teraz tak, przerzucam sobie, tak, no jadę sobie gdzieś na jakiś cel,
przykładowy, tak, bo to wiadomo, że to przytrzymuje. No to nie złapił, tutaj żadnego celu nie ma. No nie złapił teraz. Dlaczego nie złapię? Jest chyba nie w tej opcji. Tak, sobie teraz siadł. Ok, widzicie flapsy? Tu poszły na sam dół. Podbindowany, dobra, co? Już. Ok, dobra, teraz. Mamy tu gdzieś jakieś krzaczki. No kiepsko tu jest z tymi widokami. Ale ok. Widzicie, zrobił nam się. Teraz mam przypisany diamencik. Tak, możemy nim sterować. Nie obracając, włączamy tryb SOI na tym. I cyk, widzicie, już nam poleciało. Już takie GP nam poszło w tym miejscu. I się załatwi. Tu macie taki obramowany kwadracik. Czyli to zlokowanie już pokazuje. TMS Forward. Przytrzymując, daje nam to, że lokujemy dany ser. Czyli przypisujemy go do tego. TMS Forward. Zauważcie. No. Teraz mając to, widzicie, mogę wyzerować widok. Zrzuciłem, już go nie ma teraz. Przełączę znowu sobie tryb soli. Piaska jest i mogę teraz, szukamy czegoś innego, tak? Dobra, zaznaczymy sobie ten budynek. O tak, i znowu to samo. Przytrzymujemy, mamy trójkącik, tak? I tu włączyłem laser search, a to nieważne. Przytrzymujemy, CMS Forward. No, teraz nam tu będzie zasłaniać to, bo widzicie, on poszedł i nam coś zasłania, bo TGP mamy tu. Tu mamy zainstalowanego i nam teraz zasłania. Także możemy przez... Dobra, pokażę jeszcze raz może tu. Przełączam sobie tryb SOI, tak? Znajduję jakiś... tak, o już mam, widzicie? I zrzuciło mi, teraz przytrzymuję. O, pyk, już widzicie? W tym miejscu mam już TGP. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Nie mam jeszcze tego możliwości połączenia, bo to mogło być, dobra, to jest kolejny sound utwór, resumed. Microphone activated. Microphone muted. Hanser, taxi to hotshot runway 09. Tak meldujemy. Uśkowanie do pasa. Załóżmy, że stoimy tutaj, musimy kręcić tak, lewo, lewo i lewo. Tutaj do tego pasa jedziemy. To możemy sobie włączyć. Teraz dopiero po zameldowaniu możemy ruszać, tak? W czasie tu mamy panel tego autopilota, przełączamy sobie do przodu na pad. Ja to też mam zbudowane, także nie muszę tego przełączać. Ja się obraz stawił źle, więc. I jedziemy sobie z dużej linii żółtej. Microphone activated. Ktoś tu coś lata, czy nikt? Ja tu próbuję pododbijać koło tamy te cele, które widoczne są na mapie. A tam?
miasta widoczne są? Na F10 sprawdziłem, gdzie to stoi i wiesz, próbuję to zniszczyć. To znowu coś się popieprzyło, widoczność, tak? Ty komuś co, 16 męczysz? Ja nie, nie pytaj co ja męczę. No, no tak, uważ. Coś innego tak sobie wziąłem, żeby po prostu polatać, odstresować się troszkę. No dobrze. No to nie ma jak okulary zabrudzić na przykład. Ja myślałem, że tam wejdzie, bo chcieliśmy razem tam coś. Mędryki chciał poćwiczyć, ale nie ma gościa. Tala. Ja już to wszystko poustawiałem, wiesz? Tym. Na tym ćwiczu? Tak. Użyłem tego, no, strony, nie? Steamlabs. Steamlabs. A, no można i tak też, no? No nie, no i wszystko powrzucałem. Kamerki, nie kamerki, inne pierdoły. Tylko miałem problem z kamerą, bo mi zakłócało, wiesz? Tego, trackera. Hanser Lanep Runway 09. Dobra, to meldunek i zajmujemy pasik. Mikrofon muted. Ustawiamy się na Hello. Hello. Co robi to? Ustawiamy silnik na pastę. Czekamy na ciebie. I puszczamy. To jestem, co? I będziemy lali. Staram się utrzymać w linii, bo ona będzie znosił, tak, oczywiście. Przy tej prędkości wyłączamy przednie koło. Tak. Zgasła na kontrolka, sterujemy już tylko lotkami. 130 mniej więcej rotate i do góry maszyna. Lekko 0,5, chowamy podwozie. Chowamy klapy. Panzer Airborne Runway 2. I włączamy sobie. OK, i możemy teraz odpalić autopilota. Mieliśmy ustawiony na pad. Zobaczcie. Zameldowaliśmy, jest wszystko OK. Dobra, przełączymy sobie teraz alarm. Czarny kolor. Customowo, kto gdzieś chciał to mi ustawić. Później jak przychodzą, wiesz, trzy maszyny, to jest problem, wiesz? Nie, no nie ma problemu. Jaki problem? Chciałem sobie kurna kierownicę podłączyć i pedały od niej, żeby sobie polatać helką normalnie, ale przecież nie mam zasilacza do kierownicy. I nie może mi, wiesz, komp mi ją wykrywa, nie? Ale ona się ani nie centruje. Sound muted. Tak, teraz taxlight od razu dajmy na land. Znosimy się spokojnie. Centrujemy sobie tragira, że prędkość mamy zerowy point. Oczywiście no coś z kontrolsami się zaczyna dziać. A, może przełączone na... Nie, no mission jest, ok. Dobra, co się zacięło? Zerowy, 6 mil. Dobra, kręcimy w lewo. Stabilizujemy maszynę, puszczamy autopilota. I kręcimy w lewo, znosząc się, tak? Silniki dalej na full. Proflight Ruders za 500 fonesem. A co i tylko to nic nie chcę. Czemu? No bo to jest dziadostwo. To, że tak, to nic dobry. Złego, nie? Hej, hej. Hej. Co tam, pany? Słychać? Niech pan
Na pedałach od Saiteka latać to lepiej kuźwa na tym Joyu skręcać. O, niby też racja. No co, ty kupiłeś pedały od Saiteka? Nie, ale tam Dragon szuka czegoś. Dobra, teraz sobie wpiszemy do komputera, jak jest urzędny. Bierzemy sobie łapkę. Powiększamy roleczką, szukamy sobie jakiegoś punktu. Tu mamy cel, widzicie ten punkt, na zaznaczone, poligon, tak? Ja tak zaznaczam się na poligonie. Jeszcze raz przytrzymuję. To mamy z boku, mamy teraz opis, no spisujemy sobie 420753. 420753 to jest Nord. 4141, dobra. 41422, proste. Elewacja to jest 16, to zapamiętujemy sobie. Tak, 05 znoszenie, 19 spędzamy prędkość, przenosimy na komputer pokładowy. Teraz tak, zaczynamy od tego, że tak, WP, waypoint, prawy na dole, tu przełączamy sobie longlay na UTM. Teraz będziemy wpisywać longlay, no to wpisujemy, dodajemy piąty, czyli cyk, następny, dajemy sobie nazwę na przykład T1. Tu wciskamy, widzicie, żeby nam się nie myliło. Teraz wpisujemy NOT, według tego, co żeśmy tam znaleźli na mapie. Czyli to jest tak, 4207 53 i drugi, tutaj ten klawisz przy NOT, widzicie? I teraz i zawsze musimy 0 dodać. 41, nie pytajcie dlaczego tak jest, 4122 i Enter. Widzicie, 16 elewacji już jest, tak? Na, tu przełącznik na mission. Przechodzimy z powrotem do kokpitu i przełącznik cyk, cyk, cyk do góry. Mamy T1, widzicie? O, spadł. Głupisik. Dobra. Teraz tak. Przytrzymujemy CMS forward. I już nam poszło tamtą stronę. Oczywiście tam teraz nie muszą być, albo muszą być cele w zależności od wizury, ale no coś dziwne. Przełączę się na HUD-a. Wiem, że tu na pewno były cele jakieś, dobra. Zrobimy tak, już inaczej. SOI wstrzymamy. Dobra, może jesteśmy za blisko, no coś musimy zrobić żoni. Teraz tak, przyłączymy autopilota na dolne położenie, widzicie? Możemy sobie teraz tak cykać. On nam poszedł w to miejsce, ale no teraz on nie pokaże, teraz jesteśmy za blisko. No dobra, może pan sobie lecimy troszkę tym kursem. Przełączymy sobie widzenie na może wycentrujmy go. Dobra, jest wycentrowany. Teraz wrócimy do naszego miejsca. Proszę bardzo, znaleźliśmy. Dobra, nic tu nie ma, tak? Zmniejszamy prędkość. To przy tym poligonie tak jest. Wchodzimy na menu. Other. Menu AG. To jest szóstka, tak? Nie mamy tu szóstki. Jest o jeziora. Zobaczycie, teraz zawrócimy. Warning,
Pamiętajcie, że przed zwrotem zawsze unieść dziób i przepustnicę dać do przodu. Widzicie, tutaj skręt jest elegancki. No zawsze niech się troszkę wolniej unosi. Nawracamy tak, żeby nam wizura się pojawiła na TGP. Na te kurwa, to aż tak nie ma. Sound muted. Jeszcze nam trochę odkrzywi się. Widzicie lotnisko. Dobra. Zmniejszamy prędkość. No jeżeli jest daleko, to możecie to po prostu przybliżyć i szukamy. Proszę bardzo, mamy. Tu mamy jakiegoś guśnica. Ale szukamy jeszcze. Dobra, tu na razie jest clear. 15 mil, no spokojnie oddałam sobie obraz i tu mamy ten, sprawdzamy, czy tu coś nam nie zagraża. Okej, dobra, to sobie mebrykiem załatwimy. Chociaż to jest, nie jest to jakiś złośliwiec. To jest bateria przeciwlotnicza. SA-57. Dobra, namierzamy, dajemy point. Tak jak na tym tu widzicie, że w TGP jest teraz OK. Przełączamy sobie teraz ustawę Master Arm Laser. Zmieniamy uzbrojenie na... Oczywiście musimy tu najpierw wejść DNS i przypisać jakiekolwiek uzbrojenie, żeby nam to ruszyło. Idziemy z powrotem na mapę, wciskamy ten, obracamy się do celu. Mil. Cel widoczny jest, widoczny. Żyjemy rakiet kierowanych laserowo. Działanie 9 mil. Mamy punkcik na dole, widzieliście. Cały czas jesteśmy w trybie altitude, widzicie. Tam mamy ten kwadracik. Na przejdzieś 8 mil. Cyk. Tu widzicie prostokącik ten mały. Widać go. On znika, jeżeli go tam zakrywa. Dobra, zmniejszamy prędkość. Zerujemy ten. Raz, 7,4. Dobra, 7,4. Odpalamy laser. Klawisz insert. Świeci nam się druga R-ka. Obniżamy lot. Celownik musi być tu. I odpalamy rakietę. Tak, możemy jeszcze odpalić z jedną. Czekamy gdzieś 5, 6, 7, 8. Gdzieś 10 sekund, żeby było. Dobra, i teraz robimy odejście. Nie za duży kąt. Wciskamy autopilota i czekamy do uderzenia. Tak, żeby się nie narazić na oszczał, a być cały czas, żeby laser opromieniował dany cel. Prędkość jest dobra, widzicie, trochę zgubił, trzeba poprawić, czasami gubi. Dostał, tak, możemy teraz... No niestety nie zdążyłem się przełączyć na inny. Złapał jakiś cel, ale... On go zgubi. Już mamy oszczo, widzicie? Dobra, wycofujemy się. Nie wiem, czy to zaraz oberwało, czy nie. Powinno oberwać, ale chyba jest za silne dla nas. Dobra, schodzimy z toru. Wchodzimy wyżej.
włączymy sobie powera. No, teraz użyjmy Mavericka. Nie poprawię. No to przypadkiem nie było tak, masz podwójny sensor klikasz i musisz przerzucić z telewizji na, tak jakby na ten, na TGP. W 18 też jest trochę to nieintuicyjne, ale ogólnie praktycznie rzecz biorąc. Sound muted. Dobra, przełączamy sobie na Mavericka. Mamy dzisiaj taki, ten się toczyli, że jest któryś z tych jest nieustawiony. Cel mieliśmy. Możemy teraz włączyć z tym SOI i... A widzicie, złapał nam cel. Dobra, robimy zawrótkę. Znaczy złapał, nie wiadomo czy złapał. Bo jeżeli ten cel jest zniszczony, to on go nie opromieniuje. Jest. Zobaczcie. Strzelamy. Możemy od razu wyszukać następny. I strzelamy. Następny. Wszystkie cele, które są możliwe. O, o, tu jeszcze jeden złapał. Teraz nie złapię chyba. Za blisko już jesteśmy. Chociaż może. Głowica jeszcze, tą głowicą teraz poruszam. Jest. Dobra, i lepiej się tam, lepiej się oddalić. Na prawym tym MDF-ie będziemy widzieć, jak jeżeli coś będzie trafione. Dobra, tak żebyśmy widzieli. Nie musimy się znosić. Pięknie, widzicie? Bum. No teraz po prawej stronie mamy bunkier zniszczony i napierdolony. Dobra, możemy przejść w prawo. O, teraz widzimy dokładnie. Oczywiście pata nie wciśniemy, bo nam rapid load hold. I patrzcie. Został nam tu jeden cel, którego wcześniej żeśmy nie widzieli. A, tu jest jeszcze też działo jedno, widzicie? To tego, 6 mil. Przejdziemy dalej na Mavericka. I zawracamy. Pamiętajcie, żeby nie szarpać przy tym za mocno, nie przy hydrach APKWS-ach, bo one ucieka za mocno, to oczywiście to głowica spieprzy wam, nie? Przybliżamy, lock, odpalamy i możemy tym po prostu dalej lecieć. Możemy jeszcze spojrzeć od razu na prawo, dać tym SOI i przeszukać, czy coś tam jeszcze jest. Powiększenie, to są spalone cele, nie widzę nic. Dobra, wypostuję maszynę, zrzucę na mapę, żebyśmy widzieli jak lecimy mniej więcej. Dobra, mamy wizurę, rakieta powinna go zaraz dopaść. Oczywiście teraz musimy, nie musimy trymować. Dostał, widzicie? Sorry za ten, ale... Dobra, przeszukujemy. Możemy zmienić sobie wide na narrow. Na tym wypadku to niewiele daje. Lub na rzeczywiste, takie wyświetlane, widzicie? Ja wolę pod czerwień albo ten. Dobra, tu już nie mamy zakresu. Dobra, teraz mamy gdzieś tam, patrzy nam ten, wrócić to samo miejsce. Zauważcie, że tu na mapie, na tadzie nam się pojawiła Z-ka.
To jest ten punkt uderzenia. I teraz tu jest to miejsce, co teraz patrzy ten. Widzicie? Poruszam. OK. Ta Z-ka, żeby do niej wrócić, wystarczy przełączyć ster point na mark tu i mamy Z, widzicie? I teraz przytrzymując, wyprostowując, zejdźmy z tego i przytrzymajmy. On nam powinien wrócić w to samo miejsce, tam gdzie żeśmy strzelali. Wrócimy. Tak, żeby wizurę złapać. Już powinna być wizura. Przybliżę. Pokażę wam, widzicie? Ostatni punkt uderzenia. Dobra, wyprostuję maszynę. Zwolnię troszkę. I przeszukamy ten teren. Dobra, nic tu nie mamy. W takim razie wiem, że tutaj jest jeszcze jeden punkt. Dobra, zerujemy patrzenie tego i szukamy tu. Tu jest ten krzyż. Zobaczcie, jak tu pięknie jest celi nastawianych. Bieramy sobie jeden taki tam po środku. Dajemy go na point. 11 mil. Dobra, teraz użyjemy czego? Użyjemy pop. Czyli kiebeł, kod jest zły, DMS, profil, kiebeł 12, wyłączamy to ACK, view profil, nie, nie, to nie to, to, tu mamy kod zły, widzicie, zgamy to, 1, 5, 1, 1 i load. Dobra, wszystkie reszty są ok, przechodzimy na mapę. I dobra, możemy włączyć teraz to uzbrojenie. Dobra, i teraz się kierujemy, widzicie. Przyspieszamy. Ustawiamy maszynę na prosty wskaźnik. Tu możemy włączyć altitude heading, tak żeby nam trzymał od razu kurs. Dobra, posłuchamy kolegów na tajsie. Sound resumed. I ponowne włączenie. Microphone muted. Ale oni w chuj do tego Harriera dodają. Microphone activated. No już to mam ogarnięte. W tym momencie. Na Twitchu? Powiedz mi, Hunter, tam nad tymi pedałami coś już myślicie, czy na razie jeszcze nic? Jutro coś tam zacznę działać powoli. Znaczy wiecie, tam jeżeli chodzi o oprogramowanie, to ja tam mam już to. Znaczy mam, w sensie, że to zrobię, tylko kwestia jest teraz, trzeba podejść do tego, czy to w tych panelach robić, czy co, no nie wiem, nie wiem, co się bardziej opłaca, nie? Mikrofon muted. Dobra, teraz mamy już jeden cel uderzony. Od razu możemy łapać następny, póki nam... Oczywiście to są cele, które... Szkoda na to bomb, nie? Ta bomba już nie chwyci, widzicie, odległość 2,6, 2,7 do celu, nie? No ale mamy zalokowane, nie? Straciliśmy wizurę. Odczekujemy sobie mniej więcej na 3-3,5 mili. Widzicie tutaj wskaźnik. Tak. I robimy zwrot przy pełnym. Dobra. Pełna moc silnika, zwrot. Do góry. To co, Bartek, coś lecimy gdzieś? I kręcimy. Taki? Porcik, jak już ogarnąłeś? Co? Potestować.
Aha, jeszcze potrzebuję chwilę czasu, wiesz? Musimy się tu naprowadzić, widzicie, nie? Skazi nam i tak pokaże. Uważaj, żebyśmy nie opadali. Bo... A ty z lotniskowca nie możesz startować? Tak, teraz... Startuję z tarawy. No. A tarawa to jest ten mały taki? To jest desantowy, ten okręt taki z wierzchni, mini lotniskowiec. Oho. No i znowu czekamy, aż nam podliczy to się. Możesz z pełnym obciążeniem to zrobić, czy tam już jest jakieś ograniczenie? Tak, pełne obciążenie. Krótki rozbieg. 7, 6, 5, 4. To dobra. Potrzebujemy Vampo Release i pyk. To ja tego, to ja coś powiem, wezmę. Dawaj na tarawę zaraz. A ja i w tym przypadku tego. Tak samo mogę już lekko odbić, ale nie wolno nam za bardzo odbijać, żeby laser oświetlał cel cały czas. Widzicie? No kurwa, zaś mi to nie działa. Sorry za to, ale nie odpowiadam za ludzi, którzy siedzą. Ale z nimi trzeba się nie. Że przeklinają to też. Dobra panowie, wrócimy na lotnisko, czyli tak. Master Arna. Wyłączamy, laser sobie wyłączamy. TGP zostawiamy. Będziemy lecieć na tak. Czyli mieliśmy już wcześniej ustawione takam. Sprawdzamy tylko. Włączamy na mission. Taka mamy na TR odpalony. Jest TR. Wszystko zostawione. OK. Załączamy sobie takan. Widzicie? Już nam wyszukał. Lotniska. Bearing do pasa tu mamy już ustawiony na QS. Ten wskaźnik pokazuje nam dokładnie, w którą stronę. Musi się to zgrać z tą linią. Mamy odległość 22 mile. Czyli prosto kręcimy w lewo. Częstotliwość mieliśmy 261, to jest lotniskowa. Dobra, kręcimy w lewo. Hunter inbound. Mniej więcej tak, żeby nam się zrównała. Żeby szybko tracić, tak. Mam 16 mil, to jest do DTS. Przełączamy na pierwszy waypoint. Już nie musimy tego robić, ale zrobimy pierwszy i przypuszczę sobie na idle i schodzimy w dół. Zerujemy widok TGP-a. Możemy się nim też posiłkować, tak? Ale nie ma takiej potrzeby. Sound resumed. Microphone activated. Microphone muted. Jak wyłączyć te ERS, EWRS, te komunikaty? Folder. Jak? Menu komunikacyjne F10 i tam masz EWR i tam głębiej jak wejdziesz to masz... Sound knowledge. Picture, request picture. Off. Ja dałem, że już nie ma, że samo nie wyświetla. Ale jeszcze wyświetla na widoczni. Bo już zmieniłem z tym, że po włączeniu nie ma tego. Dopiero jak chcesz, to sobie odpalasz. Ale chyba nie dodałem tego na serwer jeszcze. A, bo ktoś siedział na serwerze. Dobrze, już wiem, co chodzi. Spoko, dawaj Bartek tego. Na Roosevelta przylecisz. Sound muted. Widzicie lotnisko? No. A z techiepem można się posługiwać. Dobra, schodzimy. Jesteśmy ile? I taka na 13 mil od pasa. No, schodzimy na 3000. To jest to lądowanie bez widoczności, na przyrządy, tak? Podobnie. Linia jest jeszcze daleko. Może mogę trochę podepchać. Na 10 milach powinniśmy być w osi pasa. Już. Chyba, że robimy overhead break'a. To nie musimy.
obydwa wskazania. Tu mamy radarowe, tu mamy parametryczne, ten główny. Będą nam się zgadzać, bo ustawiłem sobie baru na lotnisko. To nie jest standardowe. 3600, 9 mil, jeszcze schodzimy. Dzisiaj nadal jesteśmy, jeszcze jesteśmy za bardzo na prawo od lotniska, na prawo od lotniska. Dobra, 2800 może być, wyrównuje. Teraz musimy przechodzić tą linię, czyli hold po prostu. Prędkość 200 gdzieś, jest trochę spadnie, nie przeszkadza. Jeszcze muszę zejść. Stamina to praktycznie powinna na ile zadziałać. Niestety nie działa. No to lotnisko jest chyba zrąbane na ile. Że to wszystko jest coś, kurde, nie tak jak powinno być. Dobra, przelecimy sobie, wchodzimy na 1500, zrobimy troszkę break. Mam pokazać, że ta linia się zejdzie, tak? Powinna. Powiem 1500. Kręcimy w prawo. Mamy pas. Hansel break, runway 09. A przepisy znajdą. Dziura w pasie. Ciekawe, będziemy w prawo. Idźmy na 800, idźmy więcej po tym. Jeszcze na prostą. Na 800, zmniejszamy prędkość. Podwozie, lapy, trymujemy. Wypuścimy jeszcze w kawałek. Dobra, 58, kręcimy. Utrzymujmy tą prędkość na razie. Naciśniemy, żeby nam nie uciekł ten środek pasa. Jeszcze zaciśniemy. Utrzymujmy prędkość. Widzicie, prawie wyszło. OK. Answer final. Hamulcem podtegujemy się hamulcem. Za bardzo wyszło do góry, ale tam nic. Mamy puszczony hamulec. Teraz łagodnie do góry. Prędkość
Dobra. Także maszyna jak chyba nie usiądzie sama. Hamulec aerodynamiczny. Hamulec kół. Drążę dla siebie. Powinniśmy przed pierwszą rampą wyhamować 50. Dobra, zwalniamy hamulec aerodynamiczny. Wyłączę. Hamulec kół. Przechodzimy na prawą stronę. Włączamy kółko. A, tu jest ta dziura chyba. Dobrze, się nie pieprzyć. Zawisa. Aha. Bo on by zaraz wypadł, wiesz, z stabilizacji i by się rozpieprzył. Kto rozwalił pas na sadaki? Nawet musisz bardzo precyzyjnie, powoli, wiesz, się utrzymywać nad ziemią. Bo jak tylko go podciągniesz za bardzo do tyłu albo do przodu, to on ci wpadnie w takie oscylacje. Podobnie, kto pas rozwalił na sadaki? Taki mądry był. Rambo i Clear. Nie wiecie? Nie ja. To zbombił pas. Bardzo brzydko. Co wy kombinujecie, Arok? Wiesz co, ja tutaj ten posterunek rozpieprzam koło sanaki, co jest. A, cały czas? Okay. A ja się zastanawiam, czy na Gudatę gdzieś tam nie uderzyć. Na tak Gudatę mogę z tobą polecić, jest coś. No to właśnie o to chodzi, póki jeszcze, bo to niedługo misja się kończy chyba. Ile tam jeszcze zostało? Lancer. Nie wiem. A gdzie to się sprawdza, pod F10? Ale ja tam remix oglądałem i tam migi latają, także wiesz. No to latają przecież. Tak, a nie, czekaj. Nie dlatego wiem, tam nie leciałem. Nie wiem, gdzie to się sprawdza. Właśnie tam, nie. Tam bez AA nic nie zrobimy. Bez tego. Nie, tam ktoś musi SIDA robić. I do co tam jest na Gudacie? Tam myślę, że WR-y są inne pierdolone. Zaraz sprawdzę, kurwa. Wejdę na F10, zobaczymy, co to się sprawdza. Gudata jest na bogato, wiesz? No, wszystko co chcecie zjeść. Nie no, co wy robicie? Na Gudacie kurwa jest pusto, nic nie ma. No tak to wygląda, ale jak podlecisz, to dostaniesz plaskacza. A to co tam powstaje, bo ja... Sound muted. Okej. Okay. Zrobię sobie krótką przerwę. Dzięki panu za udanie.